Cześć, hej, siemanko. Ja jestem Szymon, prowadzę kanał Rolnik na Kujawach. Jest to taki pierwszy vlog informacyjny. Opowiadam parę słów o sobie, o gospodarstwie, jak to się u mnie kręci. I będziemy szukać nowych pomysłów na ten kanał, aby to jakoś miało w miarę ręce i nogi, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gruberujemy akurat po ściernisku rzepakowym. Rzepak w tym roku wygląda tragicznie, ale co zrobić, taki rok niestety. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Zobaczymy, co to wyjdzie. Jest to taka pierwsza próba, mam nadzieję, że udana. Mały kawałek był zlikwidowany. Jak dobrze pamiętam, odmiana Cadore. Czyli dobrze pamiętam. Z pamięcią czasem źle. Nasze nowe dwa nabytki, case 5150 z 95 roku. Pierwszy rok u nas. Jak na razie nie mamy zastrzeżeń. Fajnie chodzi po przesiadce z Forsyta 3-2-3, całkiem inna robota. No i to, co ciągamy za nami, czyli grube 3 metrowy z siewnikiem konnym, bardzo fajny pomysł od poprzednich właścicielów. Oj, zapchało się, oj, nieładnie. To troszeczkę podnieść, cofniemy troszeczkę. Ogólnie gruber z produkcji Unii, wytrzymały, mocna konstrukcja. Siewnik konny przygotowany na 8, 9 do 10 kilo wysiewania gorczycy. Mam nadzieję, że będziemy to także sprawdzać w nadchodzących miesiącach. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No i coś tu mogę jeszcze więcej powiedzieć. Zboża nie wyglądają najlepiej w tym roku. Od poniedziałku spadło 44 bodajże litry. Ten deszcz powinien spaść w maju, a nie teraz, gdy jest robota. Przepaduje. Teraz tu ma być lepsza pogoda. Zobaczymy, jutro planujemy wjechać. 5 minut zimy. W ogóle jest dzisiaj 20 lipiec, 19.30 godziny wieczorno, popołudniowe. Teraz się najlepiej robi. Jedno pole zgruberowałem, na jednym polu przygotowywałem tego grubera, ustawiałem trochę, talerze podnosiłem, bo talerze za mocno ryły. Nie zobaczymy, jak to na razie wygląda, wszystko fajnie, pięknie. Oby tak było. Można, bo ja tutaj gadam, a nie opowiadam o najważniejszym, czyli o gospodarstwie. Gospodarstwo małe, skromne, około 20-hektarowe. Hodujemy trzodę chlewną, świnki, maciorki. Tym się zajmujemy. Posiadamy około 200 sztuk świń. Oczywiście polskich, swoje maciorki, czasami zapładniamy sztucznie, mamy też swojego knura. Nie wiem, czy mówiłem, ale nie wiem, czy będziemy dobrze słychać. Mówię też parę słów o sobie. Ja skończyłem 21 lat w tym roku. Uczęszczałem do technikum mechanicznego, nie rolniczego. Ja mam ukończone technikum mechaniczne o profilu operator maszyn skrawających. Także ja jestem operator maszyn skrawających, a nie typowo rolnik. Na kursy zapisuję się w tym roku. Mam nadzieję, że się dostanę i będę mógł te kursy rolnicze wszystkie ładnie uzupełnić.
Zobaczymy, jak to nagrywa. Chyba dobrze, mam nadzieję. Kombajn, jaki posiadamy, to Porsche T514. Bardzo udana konstrukcja w naszym gospodarstwie. Już 13 sezon, bardzo sobie chwalimy tę maszynę. Kombajn bardzo fajny, wytrzymały. Niezbyt dużo napraw w trakcie sezonu. Przez 13 lat powiem tylko, że raz był wyjęty silnik. W jednym sezonie był wyjęty silnik dwukrotnie, bo puściła uszczelka na misie olejowej. A tak poza tym wszystkie naprawy, które trzeba zrobić, tam jakieś luzy, nie luzy, paski, nie paski, pierdoły. Smarowanie to wiadomo, że święta, wymienianie oleju, filtra powietrza. Wiadomo, jest wszystko robione przed sezonem. Także maszyna bardzo dobra, bardzo wytrzymała, jak na 30 lat użytkowania. Połowa a propos, ostatnio wymienialiśmy łożyska na odsiewaczu. To wyciągaliśmy, to jeszcze były oryginalne DDR-owskie, niemieckie. Także zobaczcie, 30 lat kombajn, 3200 albo 400 motogodzin, już dobrze nie pamiętam, i oryginalne łożyska. Parę lat wstecz, jak go mamy, wymienialiśmy także łożyska na ojeju, teraz są na gardzieli. Także były oryginalne niemieckie. Także maszyna bardzo wytrzymała, nie zajechana. Nie da się tego chyba zajechać. Silnik w paliwie bardzo oszczędny. Nie pali dużo jak na taką robotę. HD420, mamy do niego dwa headery. Jeden normalny, drugi ze stołem do rzepaku, dokupiliśmy. Wykosimy to i to. No i jeszcze oprócz case'ów mamy dwie 60-tki. Jedna jest bodajże z 84. Tato z dziadkiem ją kupili jako nową na to gospodarstwo. A druga 4011, ale przerobiona na 60-tkę. I także sobie ją chwalimy, mamy ją cały czas. I na razie nie chcemy zamieniać tego, bo nam to wystarczy. Tutaj główny pociąg roboczy. Mam nadzieję, że się sprawdzi po tym gospodarstwie. Mamy do niego jeszcze agregat uprawowo-siewny 3-metrowy z siewnikiem Amazonki D7. I agregat uprawowo-siewny produkcji takiej prywatnej. Robiliśmy go na zamówienie. Wał strunowy, podwójny, przedzielany. Potem dwa rzędy łapek i na końcu wał rurowy z hydropakiem i Amazonka D7 zadbana w miarę, w dobrym stanie, fajnie wysiewa. I jak na razie mamy do niego jeszcze płuk zagonowy czteroskibowy produkcji rosyjskiej. Maszyna także nie do zajebania, ciężki, solidny ten płuk. Się. Nie ma z nim żadnego problemu. Idzie dostać jeszcze do niego części zamienne. Także katujemy do niego jeszcze póki idzie. I będzie czas zamienić na coś nowszego. Ale to jeszcze mamy czas. Także mamy nasz nowy nabytek HL-ka 6 po remoncie, która będzie prawdopodobnie sprzedaż w trakcie żniw, ponieważ ona nam nie będzie tak zbytnio potrzebna. Większość pól mamy koło od komina, tak zwane. Wszystko wozimy kipką własnej produkcji. Tata zrobi ją samodzielnie, sam ją wyspawał. Kipkę na jeden zbiornik od Forsznita, kipowana na tył. Naprawdę tak nam ułatwiła ta kipka życie, tylko szkoda gadać. Wyrabiamy się, aby wsypać ją na polu z kombajnu,
wjechać do domu, wysypać ją przez szminkę i wrócić na pole. I akurat jest pełen zbiornik, także ciągnik praktycznie na ostro wchodzi. Fajnie, bo to raz, dwa cieka. Nie chciałem się w sumie tak długo rozgadywać na tym pierwszym vlogu informacyjnym. Chciałem tak tylko poopowiadać, tak z grubsza. A w kolejnych vlogach, nie wiem, czy to będą vlogi w kombajnie, czy to w ogóle da radę porusznicie to nagrać, czy będzie mój głos dobrze słychać. Mam nadzieję, że w kejsie będzie mnie dobrze słychać, w kombajnie pewnie niekoniecznie. A jak nie, to prawdopodobnie też będę robił vlogi takie na zewnątrz. Jeszcze zobaczymy, jakieś tam pomysły są, będziemy to jakoś wdrażać, ale pożyjemy, zobaczymy. Czasu mamy od ciula i ciup ciup. Także jakoś to będzie, mam nadzieję, że będzie dobrze. Wszystko się poukłada. Trzeba być dobrej wiery. No i co, powoli kończymy i do zobaczenia w następnym, już drugim vlogu. Zobaczymy, co to będzie, czy to będzie mucenie, czy włożenie zboża, czy co to jeszcze innego, prasowanie. O, zapomniałem dodać, że jeszcze mamy prasę zetkę. Pracujemy u siebie i na usługach częściowo. Zobaczymy, czy to może trochę z tego, trochę z tego, trochę może z zewnątrz nagram. Zobaczymy. Najważniejsza jest praca. No wiadomo, jeżeli dam radę, to nagram, postaram się. A tymczasem trzymajcie się, subskrybujcie, żeby tego było coraz więcej. Było dużo pracy przed tym kanałem. Lajkujcie, dawajcie komentarze, może coś doradźcie, co zrobić, co zmienić, czy jakieś dodatkowe pomysły, bo to się wszystko przyda. Wiadomo, czym więcej ludzi z dookoła coś powie, tym można to wykorzystać. Także śmiało łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco i trzymajcie się, hejka!